Pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak się panu redaktorowi dzień zaczął? No, z, z, rannym powstaniem w związku z wizytą tutaj w studio u państwa. Bardzo dziękuję za te miłe słowa pod moim adresem. No i jestem szczególnie udolektowany, że, jak przypuszczam, z takiej ważnej okazji zostałem zaproszony. Z, powstanie ranne zawsze się przydaje, podobno to rano wstaje temu pan bóg daje tak mówią my wo wobec tego my wstajemy i czekamy na jakiś rezultat no zobaczymy co pan bóg dla nas obmyśli e, pan bóg na razie obmyślił dla brytyjczyków brexit no wszystko na to wskazuje że rozpoczęta zostanie procedura bo referendum brytyjskie oznacza tylko tyle że rząd, no nie wiem jaki, bo premier Cameron podał się do dymisji, rząd brytyjski będzie musiał złożyć wniosek o wystąpienie z Unii. Taka jest procedura przewidziana przez traktat lizboński. Ten wniosek następnie staje się przedmiotem negocjacji na temat warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jeżeli negocjacje doprowadzą do porozumienia, no to to porozumienie będzie musiało być przedstawione do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej. I jeśli zatwierdzenie nastąpi, no to Wielka Brytania wyjdzie z Unii na uzgodnionych warunkach. Warto dodać, że na każdym etapie tej procedury rząd może ten wniosek swój zwyczajnie wycofać więc to yy, dlatego mówię, że nic nie jest przesądzone. Po pierwsze, a po drugie, ta procedura może długo potrwać. W tym czasie może się wiele zmienić, bo jeżeli negocjacje nie doprowadzą do porozumienia albo nie zostanie ono zatwierdzone, to państwo zainteresowane może wystąpić z Unii dopiero po dwóch latach od złożenia wniosku, a przez całe te dwa lata jest członkiem, którego obowiązują wszystkie rygory, jakie stosowane są wobec państw członkowskich. Także powiadam, to jest tylko rozpoczęcie pewnej procedury, która, której końca jeszcze nie znamy, tym bardziej, że nie znamy nawet kolejnego nazwiska kolejnego premiera brytyjskiego który zastąpi premiera Kamerona. Gdybyście Państwo mogli podejrzeć nasze studio, to zobaczylibyście, że przed panem redaktorem Michalkiewiczem, ubranym w elegancką białą koszulę w piękną e, marynarkę, leży brytyjska bulwarówka z Liverpoolu o nazwie Echo. I tam napisane jest Keep calm and carry on. Czyli. A... A, żeby zachować spokój. No i no co mogą zrobić Anglicy czy Brytyjczycy może poza zachowaniem spokoju. Teraz pałeczkę przejęli inicjatywę może tak powiem, przyjęli Niemcy, przyjęły Niemcy. No i wyraziło się to w, spos w sposób, który nie był trudny do przewidzenia. Rozwścieczony minister przepraszam, Walter Steinmeier zwołał spotkanie z sześciu tak zwanych założycieli Unii pod hasłem nie oddamy Europy. Widać, że Niemcy uważają się nie bez powodu, oczywiście za właściciela Europy. No i trudno, żeby oddały ją komukolwiek. No i tam najwyraźniej pozostali uczestnicy tego spotkania troszeczkę mitygowali wściekłość ministra Steinmayera, dlatego, że tam nawet się znalazło takie wyrozumiałe sformułowanie o zwiększeniu elastyczności Wobec krajów, które jeszcze nie dojrzały do yy, y, 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 ściślejszej integracji, ale ten y, kierunek ściślejszej integracji został wyraźnie nakreślony. Y, y, wyciągam z tego wniosek i z tej wściekłości, i z y, tego kierunku, że Niemcy będą przywracały pruską dyscyplinę y, w, w Unii Europejskiej. Y, y, no i na to jeszcze wskazuje jedna rzecz, mianowicie na spotkanie zwołane do Pragi z inicjatywy pana ministra Waszczykowskiego wprosił się pan minister Steinmeier. Myślę, że w celu zdominowania pozostałych uczestników wyobrażam sobie, że przebieg tego spotkania będzie zgodny z taką wulgarną, ale trafną, takim wulgarnym, ale trafnym pożekadłem staropolskim. Jeśli pan redaktor pozwoli, to Ależ, powiem. Bardzo, co? Jak wół pierdzi, to słucha. Dyscyplina to również inne określenie rózgi, która była używana w XIX wieku i do początku XX w klasach. W niesłusznych czasach dzieci um, nauczało się rozumu za pomocą symulowania odwrotnej strony. Tak powiem. Dziecka. teraz pozory zostaną odrzucone. I będzie. Najgorsze jest to, panie doktorze, że obawiam się, iż ta pokazówka dyscyplinująca będzie zastosowana właśnie wobec Polski, wobec której już Unia Europejska wszczęła bezprecedensową procedurę sprawdzania stanu demokracji i praworządności. Ta procedura została wszczęta. Przypomnę na jakim jest etapie. Otóż rząd, tak jak pan minister Waszczykowski, zapowiedział, udzieli odpowiedzi na opinię, która w początku czerwca została przekazana polskiemu rządowi. Wygląda na to, że ta odpowiedź będzie wymijająca, a to z kolei powoduje, że Komisja Europejska zrobi następny krok w postaci zaleceń skierowanych pod adresem polskiego rządu. No i mamy dwie możliwości. Albo rząd te zalecenia z podwiniętym ogonem w podskokach wykona, The cat sat on the Albo ich nie wykona. Jeśli ich nie wykona, no to zwłaszcza w tej sytuacji, jaka jest. Musimy się liczyć z eskalacją tej procedury, która przecież jakoś musi się zakończyć. No i może się zakończyć nawet zastosowaniem wobec Polski procedury przewidzianej w traktacie lizbońskim pod nazwą klauzula solidarności, która właśnie jest przewidziana na wypadek zagrożenia demokracji w jakimś kraju. Kraju członkowskim i przewiduje usunięcie tych zagrożeń również w postaci interwencji wojskowej. Więc to też trzeba brać pod uwagę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy reakcja niemiecka na Brexit pokazuje, że, że tak powiem okres umizgów już mamy za sobą. Niewątpliwie otworzyło się nowe okno negocjacyjne. Za chwilę będzie taka mała przerwa, po której wrócimy do tematyki politycznej, ale teraz jeszcze pytanie: Czy jest pan kibicem piłki nożnej? Takim umiarkowanym wie pan. Uważam, że. W tej chwili to jest taka bardzo ważna dziedzina przemysłu rozrywkowego. W związku z tym przywiązywanie wagi do wyników, o których następnego dnia po zakończeniu tego, tych igrzysk wszyscy zapomną, nie ma jakiegoś sensu większego. Zwłaszcza, że no rozmach jest co najmniej taki, jak przy sprzedaży wina do Wodu gdzie już wychodzą z, ze skóry, już nie mają pomysłów lepszych tutaj y, i ludzie się przebierają, tysiące ludzi się przebierają w jakieś błazeńskie stroje. No, przemysł rozrywkowy y, jest jednym z, y, z trzech elementów takiej piekielnej triady używanej obecnie do draczenia milionów ludzi. No i okazuje się, że jest to skuteczne. Padną pytania, czy są to prawdziwe emocje, czy też emocje sztuczne. W 1953 roku, proszę państwa, Eugenia Wnukowska zastanawiała się, co to znaczy offside, co to znaczy out i te, efektem tych zastanawiania się jest tekst do piosenki, którą właśnie od 1953 roku od y, śpiewa Maria Koterbska. Uwagę publiczności zwróciło przedniojęzykowe L, które jeszcze w latach 50. było standardem w polszczyźnie, przynajmniej tej scenicznej. E, to oczywiście przypomina o polskich kresach, o, mówi o wymowie używanej w Lwowie e, w Wilnie. Do spraw wschodnich mam nadzieję jeszcze wrócimy, bo będzie o czym rozmawiać. Teraz jednak powolny powrót do polityki ale jeśli pan pozwoli, to zatrzymam się chwilę nad tym, bo to jest ciekawa przemiana. Mięko, Miękkie L wymawiali wszyscy starsi ludzie w tamtych czasach. Pani Kotrebska widać, że dopiero się tego uczyła. uczyła. Dlatego, że, tak, dlatego, że raz wymawia, a raz nie wymawia. Jak się zapomina, to nie wymawia. Na przykład jak śpiewa, że strzelił dwie, to już twarde Eł tam mówi. A obecnie już w całej Polsce nikt miękkiego eu poza aktorami, i to nie wszystkimi już nie mówi, to jest taka ciekawa rzecz. Widocznie przesunęliśmy się troszeczkę w inną sferę fonetyczną. Jeszcze małe zadanie z arytmetyki, ponieważ pani Maria Kotelbska 13 lipca będzie miała kolejne urodziny. Rocznik 1924. O Jezu. Najstarszy wspaniale, ludzie panie. Wspaniale, wspaniale. Jeżeli nas słucha, no albo ja ktoś słucha, to dziecka, zna, prosimy o przekazać też. pozdrowienia. Twarda polityka? Europa niemiecka? No, wiele na to wskazuje, a zwłaszcza wskazuje na to ta deklaracja, którą, która wyszła z Niemiec jeszcze przed spotkaniem Wielkiej Szóstki, Ojców Założycieli Unii Europejskiej, że nie oddamy Europy, no to już wyraźnie nie można tego powiedzieć. Podobnie do pana redaktora brzmiał Rafał Ziemkiewicz, który przypomina, że daliśmy radę z pruską, z pruską kolonizacją w końcówce wieku XIX i na początku wieku XX Roman Dmowski w swojej książce Niemcy, Rosja, a Polska pisał, że Y, wysiłkiem Polski, organizacji polskiego narodu i przemysłowej, gospodarczej, kulturalnej, religijnej udało się cofnąć o mały procent, ale jednak kolonizację niemiecką. Przed y, pierwszą przed wojną światową 46% mieszkańców Poznańskiego stanowili Niemcy. No ale teraz mamy inne czasy i śpiewamy inne piosenki w związku z tym już tacy odporni na te naciski nie jesteśmy tym bardziej że w roku 2003 odbyło się u nas referendum w sprawie Anschlussu no i większość głosujących obywateli poparła Anschluss a skoro poparła Anschluss no to nie wiem czy zdając sobie sprawę z konsekwencji raczej chyba nie bo propaganda była taka niewypowiedziana, ale to sugestia była bardzo wyraźna, że musimy tak zrobić, czy powinniśmy tak zrobić, bo Unia sypnie złotem i znowu będzie jak zagierka, że tam czy się stoi, czy się leży, to dwa tysiące się należy no i tak dalej. No i w rezultacie mamy to, co pan redaktor tu nazywa, czy inni nazywają. Postępującą kolonizacją. Niemcy są państwem poważnym. Jeżeli komuś się wydawało w 2003 roku, a myślę, że niektórym ludziom się wydawało, bo uprzejmie zakładam, że nie chcieli nas cynicznie okłamać, to znaczy nie chcieli okłamywać współobywateli, więc zakładam uprzejmie, że wierzyli w to, co mówili, mówili wtedy, że wszyscy ludzie będą braćmi i tak dalej. Tymczasem, jeżeli i Niemcy przez całe dziesięciolecia żyłowały swoich podatników, po to, żeby dogodzić znaczy, nie po to, żeby dogodzić Polakom, Słowakom, Słoweńcom, Grekom, Hiszpanom, tylko to była inwestycja. I ta inwestycja pewnego dnia musi zacząć się zwracać. No i już dawno ten dzień nastąpił. Ten dzień nam nastał wesoły. No i teraz skończyły się żarty i zaczęły się schody, jak to mówił generał Wieniawa-Długoszowski. Dwa tygodnie temu byłem w Berlinie. Sami Niemcy, przede wszystkim z tych partii poza parlamentarnych, uważają, że są w tej chwili krajem niesuwerennym, że nie działają w interesie samych siebie. To nieprawda. To nieprawda. Niemcy zadbały o to, żeby w, w, w ramach Unii Europejskiej zachować suwerenność. Przypomnę, że tylko Niemcy wpadły na ten pomysł przy ratyfikacji traktatu lizbońskiego, że uzależniły, znaczy sąd, Trybunał Konstytucyjny Niemiecki w Karlsruhe uzależnił zgodę na ratyfikację traktatu lizbońskiego przez prezydenta Niemiec od uchwalenia ustawy, według której to było w tej ust ta ustawa powtarzała pewne sformułowania z niemieckiej konstytucji. Ale to było podkreślenie specjalne według tej ustawy żadne prawo nie może wejść w życie na terenie Republiki Federalnej Niemiec bez uprzedniego zatwierdzenia go przez obydwie izby parlamentu Bundestag i Bundesrat. Jakie są konsekwencje tego zastrzeżenia? Takie, że Niemcy mogą forsować na terenie Unii Europejskiej jakieś rozwiązanie prawne, które następnie będzie musiało wejść w życie we wszystkich krajach, bo żaden inny kraj takiego zastrzeżenia nie poczynił. Natomiast w Niemczech nie wejdzie i dlatego tylko Niemcy zachowały suwerenność państwową w Unii Europejskiej. Pozostałe państwa członkowskie o to nie zadbały. W Niemczech jednak stacjonuje oddziały. Amerykańskie, brytyjskie, ciągle jeszcze francuskie. Jest to kraj no, w dużym stopniu pozbawiony inicjatywy na skutek chociażby konstytucji, która została wprowadzona Nie, po II te, wojnie światowej. Te, wojs wo te wojska tam istnieją na innej zasadzie niż istniały, niż stacjonowały do 12 września 1990 roku. Traktat 12 września 1990 roku został podpisany w Moskwie. Traktat 2 plus 4, który właśnie znosił Znosił okupację Niemiec. Znosił okupację Niemiec. Od tego dnia Niemcy odzyskały swobodę ruchu w Europie. Jeśli nawet wojsko amerykańskie tam stacjonuje, rzeczywiście tam stacjonuje, Stany Zjednoczone nie chcą się zgodzić, a przynajmniej do tej pory nie chciały się zgodzić. na Niemcy co pewien czas puszczają takie balony próbne, żeby utworzyć europejskie siły zbrojne niezależne od NATO. Amerykanie doskonale wiedzą, że to jest tylko pseudonim wyprowadzenia Bundeswehres pod amerykańskiej kurateli, bo kiedy Stany Zjednoczone zgodziły się na militaryzację Niemiec w 1955 roku, to widocznie nie miały pewności, czy Hitler nie stanie. W związku z tym owszem, Bundeswera powstała, ale jest w całości wmontowana w struktury NATO i poprzez struktury NATO jest nadzorowana przez Amerykanów. Ale, ale w związku z właśnie ta sytuacja być może właśnie się zmienia. W każdym razie pewne jaskółki o tym by świadczyły, na przykład, że tworzy się europejska straż graniczna nowa formacja zbrojna tym razem już europejska nie wchodząca w skład struktur NATO no i to może być początek europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO na z czym mamy do czynienia stany zjednoczone przynajmniej w tej chwili Próbują montować taką antyrosyjską krucjatę. Taka krucjata bez udziału Niemiec to jest po prostu niepoważne przedsięwzięcie. W związku z tym no, muszą Amerykanie znaleźć jakieś argumenty, które by Niemcy do tej krucjaty przekonały, które by skłoniły Niemcy do porzucenia strategicznego Partnerstwa z Rosją i się do przyłączenia się do krucjaty. Mo, moim zdaniem jeden argument Niemcy mogły przekonać mianowicie amerykańska zgoda na rewizję konferencji y, w Podzamskiej.